Witajcie kochani, na chwilę słoneczko przyświeciło, a ja siedzę na kamieniołomie Wiecznia w Kielcach, na skałce, na której zwykle siadam, czasami siadałam na tej niżej i wpatrywałam się po prostu w przestrzeń, tą cudownie bajeczną, szczególnie wiosną i latą przestrzeń. W zeszłym odcinku mówiłam na końcu o tym, że chciałam porozmawiać o nałogach. I następnego dnia otrzymałam wiadomość, że zmarł mój brat młodszy. Właśnie z powodu nałogu, z którym się zmierzał od wielu lat. Jestem w miejscu blisko naszego zamieszkania, na osiedlu, gdzie spędziliśmy też dużo fajnych chwil. Chyba jakoś w tym momencie nie mam otwartości, przestrzeni sobie na to, żeby o nałogu do was mówić, o przyzwyczajeniach, o nawykach. Bo jakoś nie czuję się w odpowiednim momencie na to, żeby dzielić się takimi informacjami, takimi przesłaniami, takimi przepływami. Dlatego może coś popłynie w trakcie, a teraz może pokażę wam, jak to piękne miejsce wygląda. I może w przyszłym tygodniu, jeśli uda mi się jechać w Góry Świętokrzyskie, to pokażę wam fajnych parę miejsc. Może wejdę na Łysicę, może na Łysą Górę. I wówczas może coś więcej w słowa. Oprócz obrazu. Zapraszam serdecznie na spacer po kamieniołomie Wiecznia w Kielcach. Kamieniołom we wczesnych latach był kopalnią kamienia. No później został zagospodarowany przez miasto. Jak przychodziłam tutaj jako dziecko i spinałam się po tych skałach, nie było jeszcze tych alejek, to był zupełnie dziki teren. Często objeżdżany przez motocykli i zupełnie szalonych rowerzystów, którzy zjeżdżali po prostu tutaj po tych skałach. Jest tutaj dużo miejsc, w których widać takie alejki. A później nasze drogi troszkę się rozeszły, bo brat wyjechał do Irlandii, spędził tam bardzo dużo czasu, później do Kanady. Ja też byłam w Irlandii. Też byłam w wielu miejscach w Polsce. Tak się toczyło moje życie. Trochę objazdowo. No i dostało mi się takie doświadczenie. Bardzo trudne doświadczenie.
którym próbował sam sobie poradzić, ale niestety nie podołał. Konsekwencji już na samym końcu trafił na przymusowe leczenie, ale to już było jakby nie ten czas, gdyż bardzo zniszczył swój organizm. A jesteśmy tu po to właśnie, żeby podołać sobie z tymi doświadczeniami wszystkimi. Żeby się nie poddawać, żeby zawsze widzieć jasną, dobrą stronę tego, co przychodzi do nas, bo to są tylko doświadczenia. To są doświadczenia dla naszej duszy, aby była silniejsza. Każde takie potknięcie i nawet jeśli jest psychicznie, czy no siedzące w głowie, żeby umieć sobie przetransportować na dobrą stronę, na korzyści, jakie płyną z doświadczenia, z tego, że później jesteśmy mocniejsi, silniejsi, wytrwali i otwarci na to, co się przejawia i co przychodzi do nas, bo dla wszechświata te wszystkie doświadczenia są takie same, tylko my je próbujemy rozgraniczać na jakieś właściwe albo nie. A Karol po prostu zrezygnował w pewnym momencie i urwał się z tego przedstawienia. A mimo tych wszystkich przykrych informacji i zdarzeń, to jest takie miejsce, gdzie wszystko płynie, gdzie wszystko jest stałe, a jednocześnie płynie w takiej spokojności. Bo tak naprawdę się przejawiamy i doświadczamy, ale jesteśmy wieczni. Przychodzimy z wieczności i wracamy do wieczności. Bo tu rodzimy się tylko jako ciało, ale tak naprawdę to nikt tutaj się nie rodzi i nie umiera. Po prostu jest mu dane tylko pewien, też w cudzysłowie, czas, bo czas jest takim pojęciem względnym, który jest potrzebny nam tylko tutaj na Ziemi. Po to, żebyśmy mogli określić, tak jak słowa ubieramy, możemy się porozumieć ze sobą, tak. Czas jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli wskazać na pewien etap. Chociażby umówić się z kimś w konkretnym momencie. Coś we mnie taki spokój odczuwa.
mimo wszystko jakąś taką radość tej chwili. W chwili na przykład z tego powodu, jeśli możemy szukać jakichś powodów. Na przykład dlatego, że mogę tak zupełnie spontanicznie idąc pokazywać Wam te piękne miejsca, które znam niemal na pamięć. Bo wszyscy się spotykamy w jednym miejscu i to jest takie uspokajające. To, że to nie ma wszystko ani sensu, ani celu, tylko to, że te doświadczenia albo ich nawet brak w pewnym momencie to jest to uważne bycie, obecność tutaj. Świadomość tego, że tutaj nic nie mamy do zrobienia. Że mamy to doświadczenie zwane życiem tu na ziemi. Doświadczać najpiękniej, jak potrafimy. Doświadczać ze świadomością, że to jest jakby nam już nadane. Jakby dusza prosi o pewne doświadczenia, aby się wzbogacić. A tak naprawdę to wolna wola. To jest coś, na co mamy bardzo mały wpływ. Są tylko jakieś codzienne wybory, myśli, słowa, które przeradzają się później, przeradzają się w energię i przychodzą do nas w postaci takich czy innych zjawisk, doświadczeń. Ale myślę, że takie, nazwę to, grube doświadczenia są już nam przypisane do przeżycia tutaj. Fajnie, jak patrzymy na to wszystko, jak na teatr, w którym odgrywamy pewną rolę. I bez względu na to, co się zadziewa, zawsze jest dobrze. Zawsze jest dobrze.
Cóż, dziękujemy Ci, bracie. Nasz ziemski towarzyszu, że doświadczałeś razem z nami tej pięknej podróży tu na ziemi. Pewnie jesteś teraz w jakimś pięknym miejscu. Poza snem na jawie i snem we śnie. Niech światło Ci przyświeca. Do zobaczenia. I do usłyszenia za tydzień, kochani. Nie wiem, czy dam radę spiąć się tędy na samą górę, bo mam płaszcz. Ale spróbuję. Widać telegraf za mgłą. Tam po prawej stronie jest skocznia, którą słabo widać. A na lewo są już góry świętokrzyskie. Ale teraz ich nie widać w ogóle. A stąd dopiero pasmo. Piękny widok. Idę jeszcze wyżej. Zaczyna być ciekawie. Jest ślisko, mokro. Deptam sobie po połach płaszcza. A poza tym mam tylko jedną rękę wolną. To też jest interesujące.
Ach, jazda. Hurra! Cudownie. I o to chodzi, żeby próbować. Może nie specjalnie czyhać na własne życie, ale poddać się prowadzeniu. Bo kiedy wiemy o tym, że cokolwiek się stanie, jest dobrze i będzie dobrze. To takie malutkie sukcesy, w cudzysłowie sukcesy, przynoszą taką radość, że się dało radę. Jesteś górą, zdobywcą całego swojego życia. Ahoj za tydzień. Pozdrawiam Was. Jeszcze na koniec pokażę Wam miejsce, gdzie przychodziliśmy tutaj jako małolaty ze znajomymi kąpać się. Teraz jest to użytek ekologiczny, czasami tu łowią ryby. Piękne miejsce. Cudownych wiele wspaniałych miejsc i krajobrazów ziemi świętokrzyskiej, na których spędziłam swoje dzieciństwo. Pięknych podróży.